generalnie klepię rzeczy z drewna. No. Moja praca polega na montażu elementów drewnowych, jak i sprężonych, przygotowywanie całego zbrojenia, które potem idzie na fabrykę betonu, gdzie następuje ułożenie całego zbrojenia w formie szalonkowej i następnie zostaje ono zalewane. Różne słupy, ściany, w zależności od potrzeby. Pracowałem w ciężkich zawodach, naprawdę, ja wcześniej, przed tą pracą. Nie uważam, żeby to był ciężki zawód. Zatrudniłem się tutaj jako młody chłopak, od razu po szkole. Po pierwszym roku pracy zostałem prowadzącym tutaj na tej hali. Po następnym roku zostałem brygadzistą produkcji, tak? Przez 3 lata firma zrobiła mi uprawnienia na wózki widłowe, na suwnice. W tym momencie jestem majstrem produkcji, także sam wiem, o czym mówię, tak? Co wszystkiego trzeba się przyłożyć? Żeby tutaj pracować, to tak, no podstawy matematyki, bo dodawać trzeba umieć, chyba że ma kalkulator, polecam. Jeśli ktoś poświęci na to no, uwagę, czas, serce, to myślę, że każdy by dał radę. Praca tam mnie bardzo jara, pociąga. Czym większa adrenalina, tym większe wyzwania. Im więcej się umiejętności posiada, to praca staje się lepsza. Jeżeli ktoś jest inteligentny, bystry, sam z doświadczenia wiem, że wtedy ta praca przepływa płynnie. Teraz jest w budowlance łatwo znaleźć pracę. Powiem tak, nigdy nie byłem bezrobotny dłużej niż 2 godziny. Ta praca jest, oczywiście. Mam wielu znajomych, którzy pracują po całej Polsce w innych firmach. I są to prace, to bardzo dobrze płatne. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to jest zawód, który będzie zawsze potrzebny w przyszłości. To zależy, kto na jakim stanowisku. Jeżeli ktoś ma naprawdę dużo chęci, to jest w stanie zarobić naprawdę dobre pieniądze. Zarobki są adekwatne do godzin pracy. I się wydaje, że no jako tako ludzie są zadowoleni z zarobków tutaj w firmie. Te zarobki od początku jako młody chłopak miałem bardzo dość wysokie, to jest dużo powyżej średniej krajowej. Jeżeli ktoś wytrzyma tutaj okres próbny 3 miesięcy, jeżeli taki pracownik zdobywa wiedzę, zarabia coraz więcej, tak? Zarabia się tyle, że nie opłaca mi się wykorzystywać moich studiów. Sam to mogę najwyżej się po nosie podrapać, bo nie jestem w stanie zrobić nic. Trzeba pracować w drużynie. Stolarz współpracuje ze zbrojarzem, zbrojarz współpracuje ze stolarzem. Na pewno nie można być strasznie, nie wiem, irytującym dla kolegów, bo z taką osobą nikt nie chce pracować. Musi być odporna na stres. Na pewno sumienność, staranność, dobra organizacja pracy. No i przede wszystkim uwaga. Operator suwnicy, jeden zły ruch, no i to może kosztować. Uczyć się, przede wszystkim się uczyć. Czytać ze zrozumieniem dokumentację budowlaną, starać się ją rozumieć. No i czasem trzeba mieć trochę samozaparcie, jak po raz piąty ta sama rzecz nie wyjdzie i trzeba zaczynać od nowa. No jakby nie patrzeć, jest to praca odpowiedzialna, od nas też zależy cała ta konstrukcja, której potem są zbudowane te nasze elementy. Bardzo fajną mamy drużynę. Fajnie się patrzy, jak stoi taki wielki budynek. Wiem, że każdy jeden element, z którego składa się ten budynek, no ja sprawdzałem. Widzieć taki gotowy obraz po prostu tych wykonanych elementów i jak to później wygląda w całości postawione przez ekipę, która jest na budowie i wtedy naprawdę to cieszę. Udział w projektach międzynarodowych, bo wykonujemy kontrakty nie tylko na terenie całej Polski, tylko na terenie Europy. Największą satysfakcję sprawia mi praca z fachowcami, tak? Ludzi, którzy konkretnie wiedzą, czego chcą i co chcą robić. Roznosiłem CV na tej ulicy do różnych prac i trafiłem tutaj. Po roku stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić w życiu. Ta praca satysfakcjonuje mnie pod tym względem, że robimy coś wielkiego. Jakie mam rady dla przyszłych uczniów? Zapraszam, to udzielę im tych rad tutaj.